my! Troszkę problemów mieliśmy w pierwszej połowie z tymi kontrami, korony i tak padły te dwie bramki. Trochę błędy, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, że nic nie mamy nic do stracenia. Wiadomo, że jesteśmy drużyną, która jeszcze nie przegrała i chcieliśmy to podtrzymać za wszelką cenę. Cieszę się, że się udało zdobyć chociaż ten jeden punkt. I ogromne słowa uznania dla Marcina. Jak wpłynęła ta przerwa, przez co musieliście przez 15 czy tam 20 minut dodatkowe spędzić w szatni? Na pewno jest to coś dziwnego, trochę wybiło naszą drużynę. Wiadomo, że nieczęsto się takie coś zdarza. I wydaje mi się, że po powrocie troszkę na boisko mieliśmy jakieś tam pewne problemy, troszkę korona nas przycisnęła, miała stałe fragmenty gry i to był jakiś tam problem. Ale cieszę się, tak jak powiedziałem, że się podnieśliśmy z 0-2, że wyciągnęliśmy ten jeden punkcik, na pewno jest to cenny punkt. Dwa wyjazdowe mecze z rzędu, ale nasi kibice nas nie opuszczają. Było słychać, na pewno jest to super sprawa, że jeżdżą za nami, że nas dopingują. Na pewno jest to coś przyjemnego, jeżeli się wychodzi i wiadomo, że ludzie ze Szczecina są i nas dopingują. Znaczy ja powiem może po swojemu odnośnie tego meczu. Chciałem powiedzieć, że Marcin Robak to jest największy kozak, z jakim pracowałem, bo szacunek dla niego, co się zrobił. Myślę, że chyba każdy wie, o sytuacji na chodzi. Naprawdę szapoba dla niego i dziękuję wszystkim.